Dzień dobry, Anna Nowosielska. Zapraszam na serwis informacyjny telewizji Eko Małopolska. Uwaga na płazy, to właśnie wiosną są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo. Jak tylko robi się ciepło, płazy zaczynają się przemieszczać w kierunku tych stawów. Niestety problemem bardzo często są drogi, drogi, na których te płazy są bardzo często rozjeżdżane. W tym momencie bardzo duża, bardzo intensywna jest migracja ropuchy szarej i one przechodzą przez drogi i niestety są bardzo często rozjeżdżane przez samochody. Na szczęście jednak coraz częściej pojawiają się rozwiązania ratujące żaby z opresji. Przede wszystkim znaki ostrzegawcze, ale to nie wszystko. Na terenie Krakowa w trzech miejscach Zarząd Zieleni Miejskiej zorganizował akcję, która polega na postawieniu takich płotków i wiaderek, które uniemożliwiają przejście płazów na drogę. Płazy są zbierane i później przenoszone na drugą stronę drogi, znacznie bliżej stawów, do których one same migrują. A jak my sami możemy pomóc tym małym, ale pożytecznym stworzeniom? Jeżdżąc po drogach blisko stawów, warto zwracać uwagę, czy jakieś płazy nie przechodzą przez drogę, nie rozjeżdżać ich, a jeżeli jest taka możliwość, to najlepiej pomóc im przejść na drugą stronę. To, co też jest bardzo pomocne, to przede wszystkim nie niszczyć płotków, które są ustawione, ponieważ one zatrzymują te płazy i my je później przeniesiemy. Podlewanie roślin miododajnych, wykorzystanie do mycia ulic czy tworzenie deszczowych ogrodów – to tylko niektóre z możliwości, jakie daje racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi. Wiedzą o tym władze Małopolski i starają się zachęcić do działania gminy naszego regionu. Zmiany klimatyczne są tak naprawdę odczuwane, zwłaszcza dzisiaj, widoczne w obszarze gospodarki wodą. Brak wody wymusza na nas konieczność pewnych radykalnych działań, stąd bardzo serdecznie zachęcam do tego, by uczestniczyć w regionalnych i w krajowych programach, które rozbudowują system małej retencji. Gromadzenie i wykorzystywanie deszczówki to nie tylko realne oszczędności w domowym budżecie, ale także szansa na walkę z suszą. W ostatnim czasie nie tylko w Małopolsce, ale na obszarze całego naszego kraju borykamy się z suszą. Stąd aktywnie reagując jako samorząd województwa małopolskiego na przeciwdziałanie skutkom suszy. Kierujemy środki chociażby na wsparcie spółek wodnych. Mamy program dedykowany Małopolska Deszczówka, ale również w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dedykujemy rolnikom i osobom indywidualnym pieniądze na stworzenie małych zbiorników retencyjnych. Zachęcamy do zbierania wody i życzymy mokrego dyngusa. Mam nadzieję, że te święta przeżywacie w zdrowiu, bezpiecznie, w gronie najbliższych osób i w domu. Chciałbym, żeby te święta dawały nadzieję, dawały miłość, dawały siłę i były dla nas wszystkim taką okazją do zbudowania wspólnoty, odpowiedzialności za siebie i za innych. Życzę radosnych świąt Wielkiej Nocy. Wszystkiego dobrego.